Klimek Murańka, zaledwie 13-letni skoczek, miał szansę zadebiutować dzisiaj w zawodach Pucharu Świata. Byłby to ewenement w historii skoków narciarskich. Zostałby pobity nowy rekord skoków narciarskich i nowe wyzwanie dla innych. Niby wszystko w porządku, niemniej start tak młodego skoczka wzbudzał tutaj ogromne kontrowersje. Trzeba uważać, by nie zniszczyć takiego talentu. Za dużo telewizji, sponsorów, mediów. To są rzeczy, o których trzeba pamiętać, by w wieku 16 lat dalej skakać. Wielu skoczków przez to nie przeszło. Trenerzy muszą na niego bardzo uważać. Mimo że Clemens jeszcze nigdy nie brał udziału w zawodach Pucharu Świata, część skoczków kojarzy młodego Polaka. Znam Klimka. Widziałem go przy imitacjach. Jest dobrym skoczkiem. Czy powinien już skakać? Tak czy inaczej, by pewnie skakał. Start Murańki popierał nawet wielki Janne Ahonen. Dlaczego nie? Ja miałem 14 lat, gdy debiutowałem w Pucharze Świata w Lahti, więc czemu nie? Nieco inne zdanie na ten temat ma chyba najpopularniejszy trener skoków narciarskich Mika Kojankowski. Gdy masz 13 lat, szybko rośniesz, rozwijasz się. Twoje perspektywy, twój świat jest inny niż dorosłych. Przed tobą długa droga, by być dobrym, dorosłym skoczkiem. Myślę, że jak na niego, jest jeszcze trochę za wcześnie. Zdania więc były podzielone, co chyba nikogo nie dziwi. Kwalifikacyjna rzeczywistość okazała się dla młodego Klimka niezwykle brutalna. Treningów, one nie były dobre. No i teraz zobaczymy, ma tę naturalną zdolność wyjścia z progu, ale już ten skok był na progu niedobry.